Siema Szabaki, dzisiaj trzymamy coś nie hedgehogowego, nie leftiowego z dwiema nóżkami i coś bardzo fajnego. Jest to RockShox Seed XX w wersji na średnie koło, czyli 27,5. Mamy taki sztuciec nowiutki i chciałem Wam powiedzieć troszeczkę o systemach. Nie jestem specem od RockShoxa, w zasadzie nie jestem specem od czegokolwiek, co nie jest hedgehogiem albo lefty, ponieważ na takich jeżdżę i takie bardzo lubię. Natomiast RockShox jest mi bardzo dobrze znany, bo od 2008 roku, kiedy Seed wszedł na rynek niebieski, znany, kultowy już chyba Seed, no cały czas RockShox trzyma się tego modelu i bardzo fajnie, wiele osób go lubi. Też liczę na to, że w komentarzach pojawią się informacje od tych, którzy używacie. Przy okazji serdecznie Wam dziękuję za to, że włączacie się tutaj do dyskusji. Prawie na temat każdego sprzętu piszecie, co Wy o nim sądzicie, jeździliście, sprawdziliście, bardzo dobrze. Ja tylko chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, co pisze SREM na swojej stronie na temat systemów. Dużo marketingowych nazw, które można by dużo lepiej uprościć, co wcale nie znaczy, że tu jest tylko marketing. Mamy tu naprawdę kawał fajnego sztućca. Bierzemy się więc do roboty. Ten sztuciec Seed XX 27,5 koło jest w trzech wersjach skoku: 80, 100 i 120 mm. Tutaj mamy 120 mm i najpierw Wam pokażę dokładnie, co na tym Seedzie widać. Jak widzicie, jest czarny, tutaj taki lekko szaro-grafitowy, chyba taki coś takiego. Wiele osób mówi, że fajnie by było, gdyby ten Seed był bardziej widoczny, sam napis Seed. Niestety mamy tylko mały napisik. I to tak, ni to po wewnętrznej, ni to z przodu Seed, tylko po lewej stronie, po prawej już tego nie ma. Czyli taki trochę schowany ten Seed tutaj jest. Potem mamy jeszcze na koronie zupełnie malutki napis Seed, który jest widoczny tylko dla osoby w tym momencie na rowerze jadącej. No jeśli chodzi o model, to już w ogóle jest malutkie XX mamy tutaj. No i 27,5 cala, natomiast na lewej goleni mamy wersję skoku 120 mm i sprężynę Solo R. No i krótka informacja, że SREM się zajmuje teraz RockShoxem. Kiedy popatrzymy sobie z góry, mamy tu mały napis R, każdemu już znany, powietrze, tu będziemy pompować. Tutaj mamy manetkę i tu napis Motion Control DNA. Za chwilę będziemy sobie na ten temat rozmawiać i jeszcze na dole przy regulacji odbicia mamy Rapid Recovery. No to lecimy od początku. Może od najważniejszego. Solo R. Solo R, czyli sprężyna jedna, to znaczy, że nie mamy sprężyny negatywnej. Mamy sprężynę pozytywną, mamy sprężynę negatywną. Negatywna oczywiście mniejsza, natomiast mamy jeden zaworek. Zaworek znajduje się, jak już widzieliście, tutaj mamy zawór typowy shredder, którym pompujemy sobie naszą lewą nóżkę i w tej lewej nóżce w ten sposób jednocześnie pompujemy komorę sprężyny pozytywnej i negatywnej. Stosunek ciśnień ustawiony już fabrycznie, tego nie zmieniamy. Prostsze od Dual R, lżejsze i łatwiejsze w ustawieniu. Oczywiście nie ma takich aż możliwości ustawienia działania przez to amortyzatora, jego właściwości jezdnych. Natomiast tak jak już wcześniej Wam mówiłem przy Rebie, więcej chyba problemu miało dużo zawodników, nawet nie zawodników, kolarzy. Z ustawieniem tego się denerwowali, ustawiali po prostu takie samo ciśnienie w jednej i w drugiej jeździli. Więc Solo R to jest dobre chyba rozwiązanie RockShoxa. Mamy tutaj rurę sterową typu taper, czyli zwężaną albo poszerzaną, typowe 1,1/8 na górze i na dole, wybaczcie teraz, nie pamiętam czy 1,5 czy 1,1/4, wydaje mi się, że 1,1/4. Na prawej goleni mamy też podziałkę z gumką przydatną do ustawienia sagu. Tutaj mamy dla wersji 120 mm procentowo, czyli jaki będziemy mieli sag, to wstępne nasze ugięcie. O! I oczywiście ta gumka pokazuje nam już przy ostrej jeździe, ile wykorzystujemy naszego skoku, czy nie dobijamy amora, albo jak blisko jesteśmy do bicia. Dalej, lecimy teraz do Motion Control DNA. To jest widoczne tutaj. Motion Control DNA. Motion Control DNA to będzie tutaj dużo marketingowych nazw, bo SREM na swojej stronie pisze tak, że ten widelec ma Motion Control DNA w wersji XX, w której zamontowano dodatkowo dig valve,
i jeszcze ma tutaj system Rapid Recovery. Wszystko sprowadza się do tego, że jest to po prostu nieźle zaawansowane tłumienie z hydrauliczną blokadą X-Lock. No i zaczynamy od początku. Samo Motion Control DNA to jest właśnie system tłumienia i ten system ma cztery różne wersje. Ta wersja to wersja XX, stąd mamy SIDA XX, ustawiona na wydajność pracy w warunkach cross country. Pozostałe trzy wersje są ustawione. Są to systemy, które służą bardziej do wybierania nierówności albo dają większe możliwości ustawień. Ta po prostu ma być wydajna w cross country, a ponieważ jest to wersja XX, to ma X-Locka, czyli ma hydrauliczną blokadę. Przycisk wciśnięty, amortyzator odblokowany, przycisk puszczony, amortyzator zablokowany. Następna rzecz, którą też RockShox musiał nazwać systemem, to jest system Floatgate, czyli taka bramka bezpieczeństwa. W momencie, kiedy z zablokowanym amortyzatorem uderzamy w jakąś przeszkodę, amortyzator odblokowuje się i ugnie się. Z dwóch przyczyn. Jedna to bezpieczeństwo nasze. Czasami możemy przecież zapomnieć zablokować, odblokować blokadę. No a z drugiej strony jest to też bezpieczeństwo dla naszego zaworu, dla naszego tłumika hydraulicznego, oby nam nie strzelił, nie puściły uszczelki. Bardzo fajnie. Poza tym w tym Motion Control jest mowa o dig valve, czyli zawór jest tak ustawiony. Nie jestem od tego specem, mówię Wam to, co przeczytałem w RockShoxie. Jeżeli lepiej to potraficie wytłumaczyć, to super. Tak ustawiony tłumik, żeby lepiej działał podczas szybkiej i wolnej kompresji. Natomiast to, co dodano jeszcze tutaj, no to jest po prostu najzwyklejsza w świecie regulacja tłumienia, czyli regulacja szybkości odbicia. Mówiąc bardziej precyzyjnie, Rapid Recovery oznacza, że jesteśmy w stanie tak wyregulować ten amor, żeby nam zdążył się recovery, to jest jakby powrócić do stanu wyjściowego przed uderzeniem następnej przeszkody, kiedy te przeszkody szybko po sobie następują. Czyli lecimy po jakimś szeregu korzeni w lesie i nie chcemy, żeby w końcu skończył nam się skok naszego amora, który będzie coraz bardziej się uginał pod kolejną przeszkodą, tylko chcemy, żeby amor zdążył wyskoczyć z powrotem, czyli nabrać znowu skoku tak, żeby wybrał nam kolejny korzeń, czyli Rapid Recovery, ten tłumik jest w stanie nam dać takie możliwości. Czy faktycznie ten system, ten tłumik jest jakoś szczególnie zaawansowany technologicznie, że jest w stanie lepiej wybierać następujące po sobie przeszkody? Tego nie wiem, tego nie przetestowałem. Liczę też na to, że znajdą się tutaj użytkownicy tego sztućca. Jeżeli chodzi jeszcze o systemy, no RockShox nazywa, że ma w tym widelcu także system Maxl, czyli light, czyli po prostu lekką, sztywną oś. To jest sztywna oś 15 mm, kiedy sobie zmierzymy tutaj średnicę, wychodzi nam równe 15 mm. Super rzecz, bardzo przeze mnie polecana. Zawsze mamy precyzyjnie ustawioną pozycję koła względem tarczy, a w zasadzie, przepraszam, tarczy względem zacisku hamulca tarczowego. Bez żadnych narzędzi odkręcamy sobie w taki sposób tą oś i koło naprawdę można wymienić szybko. No, jest ona pusta w środku, 15 mm, lekka. Ale to, co dla mnie najważniejsze, mogłoby być to nawet cięższe niż zwykły zacisk. Chociaż niż takie bardzo odcieniowane zaciski, będzie to cięższe, ale mi tutaj chodzi bardziej o sztywność. Dokręcamy sobie potem taki system i dociskamy, działa. I jeszcze jeden system to Power Bulge, to jest takie spuchnięcie dolnych goleni. Tak, tutaj mamy górne golenie, które pracują w dolnych goleniach i tu mamy taką małą opuchliznę, która ma zwiększać nam sztywność i ją widać bardzo, bardzo słabo, ale da się ją zmierzyć. Tu, gdzie jej nie ma, zewnętrzna średnica dolnej goleni to 38,5 mm, a tu, gdzie ta opuchlizna jest, to 39,5, czyli około milimetr różnicy. Ma to też zwiększyć sztywność i wytrzymałość tego amortyzatora. Czytając opinie różnych osób w internecie związanych właśnie z tym amorem,
nie zwróciłem uwagi, żeby ktoś narzekał na sztywność, albo żeby też narzekał na to, że ten amor działa prymitywnie. Tego na pewno nie można mu zarzucić. Natomiast jak bliżej już w testach dłuższych to wygląda, to być może będę miał, na pewno będę miał możliwość w przyszłości Wam testować wszystko, co tylko mi wpadnie w ręce, a będzie tego dużo, dużo więcej. Zresztą jak widzicie, już coraz więcej jest. A teraz czekam w komentarzach, co Wy, użytkownicy, myślicie. Jeżeli macie jakieś pytania, myśląc o zakupie tego Amora, coś mogę Wam jeszcze zmierzyć, zważyć, sprawdzić, to zrobię. Aha, odnośnie wagi, jeżeli nie mówiłem. RockShox podaje, że ta wersja 120 mm na średnie koło powinna ważyć 1630 g i uwaga, tyle waży na mojej wadze. Brawo, bardzo fajna waga jak na średnie koło i taki właśnie dosyć skomplikowany, ale chociaż już też trochę uproszczony system amortyzacji. Dzięki za obejrzenie i do zobaczyska jutro o 18. Cześć!